Radio Conchita. Ej, powiedzmy sobie kolejne, żebym chodziła codziennie na spacer. I miałam pewną przerwę. Ryzykowe Radio Conchita. Zapraszamy Państwa serdecznie do śpiewania razem z nami. Jest okazja, proszę Państwa. Nie, ono się spełnia za tydzień. Już za tydzień, w ciągu tygodnia od podjęcia postanowienia. A to trzecie? Moje trzecie postanowienie dotyczy polepszenia moich umiejętności w języku angielskim. No, pracuję nad tym, ale daleko mi do doskonałości oczywiście. Nad pozostałymi siedmioma jeszcze myślę i myślę, że do nowego roku skompletuję te środki. Czyli na razie nic nie powstanie. Nic nie powstanie. Zgadza się, na ile tego typu postanowienia, właśnie postanowienia, które bardzo chętnie przyjmują do nowego roku, na ile mają sens? Po pierwsze, ja akurat mam trochę inne doświadczenie, nie tylko swoje doświadczenia, ale również doświadczenie znajomych. Przeważnie przepadają po dwóch, trzech, czterech dniach, czasami po tygodniu, czasami po dwóch, ale bardzo szybko. To raz. Dwa, no, jeżeli chcemy coś robić, to pytanie, dlaczego jesteśmy postanowieni, musimy czekać specjalnie na taką okazję jak nowy rok. Jeżeli to coś traktujemy poważnie, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. U nas jest wszystko, proszę Państwa, u nas najmądrzejsze, u nas najciekawsze. Dlaczego? Dlatego, że u nas jest wszystko w oparciu o Pismo Święto Biblię. Oceniamy, osądzamy, mówimy, aha, to trzeba zrobić lepiej. Także to jest dobry czas. Dobrze jest. Proszę Państwa, wszystko dzieje się i to tylko ja mówię, Elżbieta, wyjątkowo, z całkiem różnego, innego powodu. A to, że zabili, a to, że się to stało, a to, że się tamto stało, człowiek sam nigdy nie wie, co uczyni. Bo teraz jak zabili w Niemczech, no, napad terrorystyczny, atak terrorystyczny jakiegoś bezdomnego, no to przecież, proszę Państwa, szatan wszedł przez dziurkę od klucza, miał okazję i po prostu podszedł, żeby zabić choćby jednego człowieka. Nawet może oni nie wiedzieli, czy to jest Chińczyk, czy to jest Polak, ale zamordowali. Nie wiedzieli, czy to jest domny, czy to jest bezdomny, ale zamordowali, proszę Państwa. Żeby to nie było tak, jak tu w Polsce też są przecież ludzie przesądni i by się po sobie tak patrzyli, kto tu komu co zagraża, prawda? Komu zagraża, bo ten domny, bo ten bezdomny. Mamy dosyć tej ciemnoty, ślepoty, głupoty średniowiecznej. Jest to w dalszym ciągu wszystko, na całym świecie, wszędzie. I oliwa na wierzch wypływa, że to jest wspólne dla całego świata diablego tego. Ciemnota, ślepota, głupota. Oczywiście, że tutaj w średniowieczu tego nie brakowało. W średniowieczu Europa ciemna, zacofana, zabobonna. Tego było wszędzie. W każdej kulturze, w każdej religii, w każdym narodzie odrobinę tego znajdziesz. Ślepota, ciemnota, głupota, zacofanie. Szatan, diabeł, jak wejdzie przez dziurkę od klucza, to potem robi już wszystko. Jak powiedział, że a to hołota, ciemnota, to dla nich tam dać byle co, czyli Biblia dla ubogich. Jakieś laleczki w kościele podpuścił, laleczki niech się popatrzą, a przy okazji powiedział, och, skoro mi się udało, podpuszczam laleczki, podpuszczam Biblię dla ubogich, to jeszcze przy okazji Biblię zamienię w łacinę. Tak, żeby ciemnota, hołota, ślepota i głupota nie mogła czytać Pisma Świętego, żeby Biblię w ogóle odciąć. Co bardzo chętnie, dobrowolnie robią tu wszyscy pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wyrzucając Pismo Święte do śmietnika. Nie tak jest? Także z różnego powodu, proszę Państwa, by zabili człowieka, czy to z tego, czy innego powodu. Także to nie musiało być koniecznie, że ten człowiek był bezdomny, czy że był Polakiem. Po prostu trafiło się, a jak tak lubią się włóczyć po ulicach, to teraz będą wiedzieć, że jest to niebezpieczne. Zdecydowanie. Świadomości dotyczącej na przykład tych zakupów, o których Pani mówiła, dopisujemy do listy postanowień noworocznych. Myślę, że to dobry pomysł. To nie wyszło około 5 punktów.
No i jeszcze mamy do nowego roku trochę. To możemy sobie coś podrzucać, tak? Podrzucamy. Możemy sobie spotkać się za jakiś czas i omówić, jak nam idzie realizacja. Ja to wiem, jak mi pójdzie, więc chyba nie ma sensu do tego tematu powracać. Być może pani będzie bardziej wytrwała w swoich postanowieniach noworocznych, czego oczywiście i pani życzę. No ja czekałam 5 lat, aby się spełniło. To się nazywa konsekwencją, jeżeli tego brakuje. Doktor Krystyna Knyp, redaktor naczelna pisma Gazeta dla Lekarzy. Bardzo pani dziękuję. Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I do czego my zmierzamy, czy my nie zmierzamy, ale przy okazji powiemy, że oliwa na wierzch wypływa. Bo ten Babilon Wielki to właśnie ta ciemnota diabla, ślepota i głupota, która jest wszędzie. Ona nie siedzi tutaj tylko gdzieś w kościele katolickim, tylko wszędzie po całym świecie tego jest pełno, prawda? Także z innego powodu raz można zabić człowieka, a potem następnym razem całkiem jeszcze z innego powodu można człowieka zamordować. A szatan, diabeł nie pogardzi żadnym powodem, żadną przyczyną, z takim samym skutkiem. Z takim samym skutkiem chodzi o nieszczęście, aby było więcej tego nieszczęścia. A najchętniej to, żeby człowiek od Pana Boga się odwrócił i tutaj szatan, diabeł będzie nad nimi górą. Prowokator, ten, który dyskusję prowadza, jest łysy, ma mały łeb z bródką na dole, pod ekranem. W ekranie internetu reklamują się tacy, którzy odeszli od Świadków Jehowy albo najprawdopodobniej byli wykluczeni, no bo Świadkowie Jehowy wykluczają, jeżeli oni goszczą w domu jakichś tam wykluczonych i tolerują ich, to przecież z tego powodu oni byli wykluczeni. I nad nimi panuje szatan diabeł, czyli szatan góruje, szatan diabeł. Liczba osób poniosła śmierć w wypadkach podczas ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia. Jak powiedział Robert Opas z Komendy Głównej Policji, w minione święta było o 10 wypadków mniej i o 35 osób rannych mniej niż w zeszłym roku. Nadal kierowcy nie doceniają zmiennych warunków atmosferycznych, ocenił policjant. Zdarzeń na święta był artykuł 19, czyli niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To nie musi być duża prędkość. Naprawdę to, że asfalt wygląda jak czarny, że spokojnie damy radę się zatrzymać, niestety w wielu przypadkach, szczególnie w godzinach nocnych czy wczesnoporannych, jest to zdradliwe, bo może być pokryty delikatną warstwą, czy szadzi, czy chociażby nawet mokry i bardzo ciężko wtedy zapanować nad pojazdem. Podczas tegorocznych świąt zatrzymano 545 nietrzeźwych kierujących. W tym samym okresie w zeszłym roku aż 735. Robert Owas zapewnił, że w tym roku przeprowadzono podobną liczbę kontroli trzeźwości, ale powoli zmienia się wrażliwość społeczna na problem pijanych kierowców. Myślę, że coraz mniejsze jest przyzwolenie też społeczne na to. Coraz rzadziej się zdarza, że obok nietrzeźwego kierującego siedzi trzeźwa osoba, która ma prawo jazdy, bo takie sytuacje się zdarzały dość często w zeszłych latach. Dlatego cieszy nas to, jest to powód do optymizmu, że tych nietrzeźwych jest mniej, ale na pewno nie zaprzestaniemy pracować dalej, bo 545 osób mimo wszystko przez te 3 dni świąteczne, to jednak jest, to myślę, że sporo dużo. Od piątku policja prowadziła akcję wzmożonych kontroli na drogach, łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa. W tym czasie nie tylko w ruchu drogowym zaangażowanych było kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. W czwartek o 11 rozpocznie się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Ministrów. Poinformował o tym na Twitterze rzecznik gabinetu Beaty Szydło Rafał Bochenek. Na razie nie wiadomo, co znajdzie się w porządku obrad. Rosja uruchomiła dostawy gazu na anektowany Krym. Sygnał do rozpoczęcia pracy gazociągu dał prezydent Władimir Putin za pośrednictwem łączy telewizyjnych. Gazociąg z kraju krasnodarskiego na Krym ma 359 km długości. W przyszłości Rosja zamierza wybudować na Krymie dwie elektrownie, w których prąd wytwarzany będzie z gazu. W ten sposób Moskwa zamierza uniezależnić Krym od dostaw energii elektrycznej z Ukrainy, która wcześniej pokrywała 2/3 potrzeb. W pierwszym półroczu tego roku Rosja uruchomiła dostawy energii elektrycznej na półwysep za pomocą mostu energetycznego. Za 2 lata kontynentalną część Rosji z Krymem połączy most drogowo-kolejowy nad Cieśniną Kerczeńską. W ten sposób półwysep ten zostanie jeszcze bardziej zintegrowany z Rosją i w większym stopniu uniezależniony od Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś w
kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr dość silny i silny. Na wybrzeżu bardzo silny i zachodni i północno-zachodni. Wiatr miejscami porywać nawet do 90 km na godzinę. Teraz to już wszystko. Na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam o godzinie 15. Polskie Radio 24. Słowa wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Krzysztof Rach, nowa konfederacja. Dzień dobry. Tutaj ekspert i dostrzegł specjalistów z Narodowych Funduszy Tych Stosunkach. I o tym, jaki był ten rok 2016, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe, warto chyba porozmawiać. Kilka dni dzieli nas od końca roku, czy też od nowego roku. Pod jakimi znakami są relacje na rok 2016, albo inaczej, co można było wypisać takimi wielkimi zgłoskami, złotymi zgłoskami, gdybyśmy mieli opisać rok 2016 w polityce? No wybrałbym dwa wyrazy. Trump jako pierwszy, a drugi wyraz Brexit jako dwa bardzo krótkie wyrazy. Dwa krótkie wyrazy, ale no, sam życzył pan sobie tego typu kłopot, to proszę bardzo. Pierwszy Trump, dlaczego Trump? No to jest, wydaje się, oczywiste. Stany Zjednoczone są cały czas głównym, najsilniejszym mocarstwem globalnym. To znaczy, że Stany Zjednoczone w największy sposób, mocarstw, mają wpływ na kształtowanie się porządku międzynarodowego i zmiana władzy w Białym Domu z tego względu powinna być dla nas, ekspertów, ale również dla nas wszystkich żyjących w tym systemie międzynarodowym najistotniejsza. Ona jest istotna również z tego powodu, że Donald Trump zapowiadał zmianę, znaczy można było powiedzieć, że zapowiadał zmianę paradygmatyczną polityki, czyli nie taką prostą zmianę, tylko zmianę, w ogóle zmianę sposobu uprawiania polityki i to również polityki zewnętrznej, zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. Tak, nawet mówimy o pewnej rewolucji tam polskiej, rewolucji, której Trump jest symbolem. Panie Krzysztofie, o jakiej rewolucji mamy mówić, skoro mówimy, że jednym z doradców Donalda Trumpa do spraw polityki zagranicznej będzie Henry Kissinger? No, trudno Kissingera nazwać nowością. Zanim przejdziemy do Kissingera, bo to bardzo ważny wątek, to jednak bym się upierał, że to słowo rewolucja ma jakieś uzasadnienie. Ja mówiłem o rewolucji w kontekście polityki wewnętrznej. Niewątpliwie Trump jest przykładem czy świadectwem tego, że ta rządząca w większości krajów Zachodu elita, nazwijmy ją tak bardzo umownie i nieprecyzyjnie, liberalna, no może nie tyle traci władzę, bo my nie wiemy, kim tak naprawdę jest Trump, on jeszcze nie rządzi, ale jest coraz większy sprzeciw społeczeństw zachodnich wobec rządów tej elity. I on ma bardzo proste, już kończę, uzasadnienie. A otóż takie, że to powojenne społeczeństwo zachodnie rozwijało się wedle takiego modelu, który można sprowadzić do tego, że to było społeczeństwo dobrobytu, które zapewniało coraz większy dobrobyt coraz większej liczbie jego członków. I otóż od 20-30 lat my widzimy, że to przyrzeczenie społeczeństwa dobrobytu jest coraz trudniejsze do zrealizowania. Kurczy się klasa średnia, powiększają się nierówności majątkowe. Krótko mówiąc, to społeczeństwo, które miało być społeczeństwem ludzi bogacących się i żyjących w coraz większym dobrobycie, zmienia się to, i to w taki sposób niekorzystny. Coraz więcej ludzi uważa się
za biednych i coraz więcej ludzi właśnie przeciwko tej nierówności protestuje. Ten fenomen nierówności i postrzegania społecznego nierówności powoduje, że możemy mówić tylko pewnego rodzaju nastrojach rewolucyjnych. Mówię, jeśli idzie o to klasyczne społeczeństwo zachodnie. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie jeden drobny szczegół, to znaczy sam Donald Trump, miliarder stojący na czele rewolucji odrzuconych, pokrzywdzonych. No i ja właśnie o tym, mający poczucie niesprawiedliwości, otaczający się doradcami czy też ludźmi, których większość wywodzi się z największych amerykańskich koncernów, które no, od lat rzuca mi się to, że liczą taki pijak, osiadł amerykański przemysł, amerykańską politykę. I skąd się biorą moje wątpliwości, o których już teraz, przed chwilą mówiłem. Ta wątpliwość polega na tym, że Trump, i to jest najbardziej chyba prawdopodobne, zachowa się jak rasowy polityk. Czyli będzie mówił co innego, a będzie robił co innego. Ale fakt jego wyboru świadczy o nastrojach społecznych. Ja nie mówiłem o fenomenie Trumpa, bo Trump jest tylko pewnym zjawiskiem, który jest efektem pewnych zjawisk społecznych. Chciałem zwrócić uwagę na te zjawiska społeczne, czyli na oligarchizację demokracji, na powiększające się nierówności majątkowe, no bo nie tak miało być. Liberałowie, kiedy szeroko rozumiani, obiecywali nam coś innego, a my dobrze wiemy, przynajmniej ci, którzy mamy gdzieś minimalne pojęcie naukę społeczną, że przy ostrych nierównościach, i to wiemy od czasów Platona, że przy ostrych nierównościach społecznych nie może być wolności. To jest ten problem, że te pogłębiające się nierówności są zagrożeniem dla demokracji jako takiej. I to, co ważne, społeczeństwa zaczynają odczuwać dyskomfort i owe zagrożenie. Jak będzie z Trumpem? Ja od razu mówię, nie wiem, bo oczywiście ma pan rację, że patrząc na jego najbliższe otoczenie, no to są ludzie, którzy są, jak to tak się mówi, postaciami emblematycznymi dla tego liberalnego reżimu, które wedle społeczeństwa ma być ancien reżimem, czyli byłym reżimem, które społeczeństwo amerykańskie chciałoby odsunąć od władzy. I rzeczywiście Kissinger nawet przez niektórych jest uważany za kwintesencję tego liberalnego zła. Kissinger jest realistą do kości, czyli takim politykiem, który w ogóle nie zwraca uwagę, może nie tyle, że w ogóle, ale zwraca mniejszą uwagę na przykład na moralność w polityce, na wartości w polityce. No i teraz pytanie, na ile na przykład ta nominacja, ten wybór, jaki to jest sygnał dla takich krajów jak Polska? Raczej zły, a to dlatego, że ja polecam wszystkim, jak chcemy się zapoznać z poglądami Henry'ego Kissingera, to warto na przykład przeczytać jego Dyplomację. Jest to książka, wręcz podręcznik naukowy. Jest to taki wykład z historii dyplomacji. I polecam przeczytać to, co on pisze o Polsce. On dużo miejsca poświęca układowi powestalskiemu, czyli temu układowi, który pojawił się po zakończeniu I wojny światowej i mówi wprost, że te kraje małe i średnie, które wówczas powstały, a więc i Polska, były źródłem kłopotów. On jest zwolennikiem myślenia czy logiki mocarstwowej. To największe państwa, kilka mocarstw głównych światowych ma dogadać się pomiędzy sobą, a ci mali i średni najlepiej jakby siedzieli cicho, a jeszcze lepiej ci mali i średni, on tego nigdy nie powie, ale tak myśli, no bo to nie powie tak, bo to jest niepoprawne politycznie, ale mali i średni mocarstwom potrzebni są po to, żeby kompromisy zawierać właśnie ich kosztem. Dlatego wiele dobrego po
Henrym Kissingerze bym się nie spodziewał, bo możemy łatwo sobie wyobrazić, co on będzie, znając jego poglądy, łatwo dosyć wyobrazić, co będzie doradzał Donaldowi Trumpowi, a dzisiaj też wiemy, że on nie został tym doradcą w przypadku, bo wielokrotnie nie tylko rozmawiał z Trumpem, ale wielokrotnie również bardzo dobrze zna prezydenta Rosji Putina, tak więc być może ta nominacja już się pojawiła. Tak, na udzielenie płynącej strony. Być może ta nominacja jest z punktu widzenia Kremla ważniejsza niż nominacja na sekretarza stanu, bo na czym będzie ten układ, ten nowy porządek polegał. Wiele wskazuje na to, że najważniejsze dla Waszyngtonu będzie ułożenie sobie relacji z dwoma głównymi partnerami, czyli z Moskwą i z Pekinem. Eksperci, na przykład Niemieccy, spodziewają się, że dojdzie w polityce amerykańskiej do zwrotu. Dotychczas polityka, czy może tak, do zakończenia zimnej wojny, polityka amerykańska, której autorem właśnie był Kissinger i Nixon, polegała na tym, że Waszyngton zbliżył się z Pekinem po to, żeby wyrównywać wpływy Moskwy, która wówczas była supermocarstwem. Ale się tak odwrócił. Właśnie eksperci obawiają się, że powrót Kissingera do wielkiej polityki będzie polegał na odwróceniu tego kierunku i że to Kissinger będzie radził Trumpowi, żeby zawrzeć deal z Moskwą po to, żeby równoważyć wpływy Chin, bo to dzisiaj Chiny są głównym wyzwaniem, głównym zagrożeniem dla kontynuacji amerykańskiego przywództwa. Tak jak w latach 60. i 70. to była Moskwa i dlatego należało się z Chinami sprzymierzyć przeciwko Moskwie, tak dzisiaj nikt nie ma co do tego wątpliwości, że głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych są Chiny i dlatego należy przymierzyć się z Moskwą. No i tutaj od razu widzimy, gdzie jest to zagrożenie dla nas. To przymierze musi być związane i ten deal amerykańsko-rosyjski będzie również dotyczył naszego regionu. My możemy mieć tylko, moim zdaniem, nadzieję, że Trump i jego ekipa jako wybitni menedżerowie nie będą sprzedawali tanio, czyli że będą dosyć wysoko licytowali, no i że sprzedadzą tylko na przykład Ukrainę, a nie sprzedadzą całego regionu, tak więc na przykład również Polski czy państw bałtyckich, ale to jest, mówię, tylko nadzieja. No, pierwsza kwestia to, że będziemy drogo sprzedani, to żadna pociecha. Druga kwestia, no na ile na przykład fakt, iż Amerykanie z Rosjanami, hipotetycznie oczywiście, dogadają się co do Ukrainy i Amerykanie oraz tam daleko uznają, że Ukraina jednak jest w rosyjskiej strefie wpływu, no na ile to wywraca do góry nogami naszą politykę zagraniczną? Ja mówiłem, jak będziemy drogo sprzedani, to znaczy nasz region i zostanie sprzedany tylko za Ukrainę, to znaczy my i nasze bezpieczeństwo i nasze bezpieczeństwo nie będzie tą ceną. Co my możemy nawet trzymać się samej Ukrainy? Na ile to wywraca naszą politykę zagraniczną prowadzoną od wielu lat, bez względu na to, czy dzisiaj to były polskie rządy, my jednak w bardzo podobny sposób kilka lat wpływaliśmy na wschód, na Ukrainę, na jej rolę na przykład w tym byciu buforem pomiędzy Polską, NATO a Rosją. To nic nie zmienia, bo nie, nasza polityka wobec Ukrainy w dużej mierze, a powiedziałbym w większej mierze była raczej polityką werbalną. My, szczególnie jeśli idzie o politykę wschodnią, nie dostrzegamy rozbieżności pomiędzy słowami i czynami. My wiele mówiliśmy o perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO. My o
tym wiele mówiliśmy, ale my jako państwo średnie no, mamy ograniczony na to wpływ, na to, gdzie będzie Ukraina. Przede wszystkim wpływ na to będą mieć Ukraińcy, a no, stan reform na Ukrainie no, nie jest zbyt optymistyczny i nie predysponuje Ukrainę do bycia częścią świata euroatlantyckiego, a jeszcze większe znaczenie będzie mieć to, co postanowią w tej kwestii mocarstwa. Ja się obawiam, że nie powinniśmy mieć wielkich złudzeń, że będziemy mieli wielki wpływ na to, w jaki sposób będzie dogadywał się prezydent Trump z prezydentem Putinem. Pytanie jest, czy na przykład nasi silniejsi partnerzy europejscy będą mieli na to wpływ. Jak na razie prezydent Trump mówi, że on po prostu się dogada i zdanie chociażby partnerów z NATO go specjalnie nie interesuje. Powiedzieć dużej sprzeczności z tym, co oficjalnie przynajmniej głosi nasz rząd, co oficjalnie przynajmniej możemy usłyszeć ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o samodzielnej polityce, właśnie nie oglądaniu się na innych graczy. A co ma nasz rząd, co nasze ministerstwo ma innego powiedzieć o tym? Różnica między mną a urzędnikami ministerstwa jest taka, że jestem ekspertem i mogę mówić to, co chcę mówić, a niestety ani premier... Nie zrozumiał mnie pan. Prezydent, premier RP, minister spraw zagranicznych nie mogą... Ja nic bym nie chciała. ...wszystkiego, co im się nawet... Może i to ciekawe, ta śmierć. Oni muszą się ograniczać. Wie pan, no bo a co my mamy zrobić? No, my możemy powiedzieć tak, no godzimy się na to, wszystko o nas bez nas. No, żaden polski przywódca nie może czegoś takiego powiedzieć. I dla nas ta konstelacja, która tutaj się szykuje, jest bardzo niekorzystna. Dlatego my musimy się właśnie wtedy odwoływać do wartości, tak? Polityków nie kontestowała już ta polityka, jeśli te moje przewidzenia, te moje prognozy dojdą do skutku, a wszystko wskazuje na to, że one dojdą do skutku, no to nie będziemy musieli przeciwko temu protestować, ale nie jest to wolność, teraz to mówię jako ekspert, że nasze protesty będą miały ograniczony wpływ. My, w naszym interesie jest świat, no właśnie, jeśli idzie o stosunki międzynarodowe, bardziej liberalne, tak? Czyli taki, w którym wartości odgrywają pewną rolę, że mocarstwa nie mogą zrobić wszystkiego, co chcą. Ale problem jest właśnie w tym, że ta zmiana, która nadejdzie, ta zmiana związana z Trumpem będzie polegała na tym, że przynajmniej w pierwszym okresie, w tym pierwszym roku właśnie 2017, to będzie bardzo cyniczna realpolitik, bo takim cynicznym mistrzem realpolitik jest Kissinger. No teraz to jesteś nie nie jestem z tym zachwycony, bo Kissinger będzie traktował kraje Europy Środkowej i nasz region na pewno przedmiotowo, jako pewną kartę w grze z Rosją, kartę, którą będzie można w razie potrzeby poświęcić. Dlatego dla nas no jest to no, bardzo ta konstelacja, która się zaczyna rysować, nie jest pozytywna. To znaczy, że teraz drugie wydarzenie, które tam zmieni, wydarzenie roku 2016, Brexit. No właśnie, Brexit. Brexit też jest, no, powiedziałbym tak, świadectwem pewnego zjawiska kryzysowego. No myślimy tutaj oczywiście o kryzysie integracji europejskiej, kryzysie procesów integracji europejskiej. Niestety wydaje się, że główne mocarstwa europejskie nie wyciągnęły wniosku z Brexitu. Ja przypomnę, do
jeszcze przed referendum przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili między sobą taki słynny list Donalda Tuska, który potem stał się porozumieniem pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, że zostaną przeprowadzone reformy. Czyli przed referendum w Wielkiej Brytanii przywódcy europejscy widzieli, że lekiem, receptą na kryzys jest reforma, między innymi reforma instytucji Unii Europejskiej, która związana jest z reformą traktatów. I proszę zwrócić uwagę, że zaraz, dosłownie, w kilka dni po tym, jak Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej, poszczególni przywódcy europejscy zaczęli się z tego wycofywać. A moim zdaniem, czyli zaczęli się wycofywać i uważają, że no, w najbliższym czasie nie będą reformowali Unii Europejskiej. Bo ja podkreślam, realna reforma oznacza zmianę traktatów. Jak ktoś mówi, że da się zreformować Unię Europejską bez zmiany traktatów, to po prostu nie wie, co mówi. A dzisiaj przywódcy mówią, nie, w żadnym razie nie reformujmy. A ja uważam, że przywódcy europejscy przed Brexitem mieli rację, że żeby ratować to, co się da w integracji, należy Unię reformować. No jeśli to wszyscy na pewno pamiętamy, jak przewodniczący Komisji Europejskiej mówił o egzystencjalnym kryzysie. No egzystencjalny kryzys, no to już trudno sobie wyobrazić coś bardziej poważnego, tak? Bo to dotyczy tego, czy Unia Europejska będzie, czy jej po prostu nie będzie, czy nie zniknie. No jeśli mamy egzystencjalny kryzys i nie chcemy reform, no to znaczy, że ci przywódcy są w rodzaju jakiegoś tupiku i specjalnie nie wiedzą, co dalej robić. Tak więc Brexit pokazuje moim zdaniem to, że my cały czas trwamy w tym kryzysie i Brexit również, no niestety, pokazuje niemoc dzisiejszej europejskiej klasy politycznej. I to się w jakiś sposób wiąże z tym, co mówiliśmy o Donaldzie Trumpie, że mamy do czynienia z kryzysem klasy politycznej w społeczeństwie zachodnim. A może już na sam koniec, może ta klasa polityczna zdaje sobie sprawę z tego, że otwarcie tej puszki z traktatami, tak to nazwę, to może być coś, co się wymknie spod kontroli. Nawet jeżeli to zostanie zrobione w dobrej wierze. Nie, no to takie, przepraszam, to jest takie gadanie. Skoro mówimy o kryzysie egzystencjalnym, no to jak mamy tego... To znaczy, że musimy podjąć reformy. No to jak wszystko jest w porządku, to po co gadać o kryzysie egzystencjalnym? Jak wszystko jest w porządku, to dlaczego Brytyjczycy opuścili Unię Europejską? Jeśli wszystko jest w porządku, to dlaczego w południowych krajach Unii Europejskiej trwa kryzys zadłużeniowy i kryzys strefy euro, etc., etc.? No, jeśli nic nie będziemy robili, to rzeczywiście Unia Europejska przestanie istnieć. No i tym mocnym stwierdzeniem kończymy. Pan Krzysztof Rak, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Nowa Konfederacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Reklama. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na produkty RTV, małe i duże AGD oraz sprzęt komputerowy otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Jak pomożesz swojemu psu podczas Sylwestra? Zawsze stresowały go fajerwerki, ale odkąd podaję mu tabletki Revetia Stress, jest spokojniejszy. Mój pies nie lubi nagłych hałasów, dlatego podaję mu Revetia Stress. Dzięki temu lepiej znosi głośne dźwięki. Noc sylwestrowa może być spokojna dla twojego psa. Kup w drogerii Rossmann tabletki Revetia Stress. Revetia Stress zawiera 4 składniki aktywne, na przykład tryptofan, zmniejszający podatność psa na stres, oraz wyciąg z kożułka lekarskiego, który działa uspokajająco i przeciwlękowo. Revetia Stress to spokój dla twojego Chcesz? Wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartphone Huawei za jedyne 289 zł. Okay, but what's that?
o polityce. Dobrze, że nie miało wpływ na nasze życie. W każdą środę już po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Na chlebie w stole piękne, krajone, taki piękny. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Orkan Barbara słabnie, ale wciąż jest niebezpieczny, ostrzegają synoptycy. Więcej w relacji naszej reporterki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal do czasu rozstrzygnięcia sporu. Zatrzymaliśmy, krótko mówiąc, dość niefortunną, dla nas niesłychanie szkodliwą i groźną w skutkach decyzję do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Krakowskie pogotowie ratunkowe przekazało karetkę dla Ukrainy. Pojazd trafi do szpitala Straży Granicznej we Lwowie. Ta karetka będzie dostosowana do celu wywiezienia rannych żołnierzy z pola walki do szpitala. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Okruszka, zapraszam. Orkan Barbara słabnie, ale nadal wyrządza szkody w całej Polsce. W tej chwili najwięcej interwencji dotyczy uszkodzonych linii energetycznych. Jakie są najnowsze dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat sytuacji w kraju? To pytanie do reporterki Polskiego Radia 24, Ewy Wasążnik, która od rana śledzi to, co w związku z wichurą dzieje się w kraju. Służby zarządzania kryzysowego podają, że prądu nadal nie ma prawie 100 tysięcy domów. Mimo wysiłków strażaków i energetyków, awarie wywołane silnym wiatrem wciąż uprzykrzają życie mieszkańcom wielu regionów. W rozmowie z Polskim Radiem 24 potwierdza to Paweł Majcher z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rekordami danych, które my otrzymaliśmy z całego kraju, bez prądu pozostaje w Polsce około 90 tysięcy odbiorców. Najwięcej nadal w województwie mazowieckim, około 25 tysięcy, ale tutaj po stronie skutków awarii energetycznych postępuje najszybciej, bo jeszcze rano było 35 tysięcy, a teraz już 25 tysięcy. W pozostałych województwach, tutaj było województwo pomorskie, 22 tysiące odbiorców bez prądu i zachodniopomorskim, tam również nadal około 16 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Awarie są na bieżąco usuwane. Także liczymy na to, że ta wartość będzie sukcesywnie spadać z godziny na godzinę. W sumie w związku z orkanem Barbara, który powoli opuszcza już Polskę, strażacy interweniowali prawie 1500 razy. Najpoważniejsza akcja dotyczyła wypadku po tym, jak złamany konar spadł na jadący samochód. Ranne w tym zdarzeniu zostały dwie osoby. Poza tym strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy i pomagali w usuwaniu awarii linii elektrycznych. Na szczęście ich sprzymierzeńcem będzie teraz zmieniająca się pogoda. Synoptycy zapowiadają, że siła wiatru będzie słabła. Silne opady śniegu pojawią się za to w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Ostrzeżenie w tej sprawie wydało Krakowskie Centrum Biuro Prognoz Meteorologicznych. Zdaniem meteorologów na skutek intensywnych opadów pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 15 cm. W wyższych partiach gór możliwe jeszcze większe opady. Grzegorz Michałek z Beskidzkiego GoPro mówi, że w górach jest zimno i wietrznie. Nie ma, owszem, jest silny wiatr, pada śnieg, ale to nie jest napisane na komputerze. Trasy dla narciarzy oczywiście po przeatakowaniu będą coraz lepsze, to no, warunki na szlakach korowców. W związku z sytuacją meteorologiczną na najwyższym szczycie Beskidu w Babiej Górze ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Najnowszy bilans orkanu Barbara przedstawiła nasza reporterka Ewa Wasążnik. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal od nogi Nord Stream do czasu rozstrzygnięcia sporu. Przychylił się tym samym do wniosku PGNiG. Bruksela pod koniec października wydała zgodę, która miała umożliwić od nowego roku Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy. PGNiG ostrzegało, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi. Może wpłynąć także na wyższe ceny gazu. Prezes PGNiG Piotr Woźniak wyjaśnił, co decyzja Trybunału Sprawiedliwości oznacza w praktyce. Otóż nie można w związku z tym wykorzystywać do czasu zmiany tej decyzji Trybunału, nie można wykorzystywać gazociągu Opal w celach, które wnioskował na prośbę Gazprom, Gazprom Eksport i Opal GmbH występował regulator niemiecki do Komisji Europejskiej. Zatrzymaliśmy, krótko mówiąc, dość niefortunną, mówiąc delikatnie, a dla nas niesłychanie szkodliwą i groźną w skutkach decyzję do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej naszego wniosku
Piotr Woźniak powiedział, że są już reperkusje decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Wczoraj w świętach pokazały się pierwsze artykuły o tym, że Gazprom mimo wszystko zarezerwował 81% zdolności przesyłowych Opala do własnych celów. To naszym zdaniem jest nieprawda. Tym razem zwróciły się już bardzo jednoznaczną prośbą o wyjaśnienie przez regulatora, czy tak, jakie konsekwencje to miało. Natomiast reakcja strony rosyjskiej w tej sprawie jest jednoznaczna. Znaczy przede wszystkim Gazpromu nie zechcieli się pogodzić z decyzją zawieszającą jednoznacznie wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o uwolnieniu Opala na potrzeby Gazpromu wyłącznie. Oficjalną skargę wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej też polski MSZ. Gazociąg Opal to lądowa odnoga gazociągu północnego poprowadzonego po dnie Bałtyku z Rosji do Europy. Ma 470 km długości. Przeciwko tej inwestycji w ostatnim czasie protestowali w Komisji Europejskiej również Ukraińcy. W informacjach dnia gospodarka i rząd, który chce zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów opowiedział się za przekazaniem 25% środków zgromadzonych w OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pozostała część ma trafić na indywidualne konta emerytalne. O przeniesieniu zgromadzonych pieniędzy rozmawiali w Polskim Radiu 24 goście Pulsu Gospodarki. Zdaniem Bartosza Sawickiego z PMS Brokers rządowe propozycje mają charakter ogólny i mogą jeszcze się zmienić. Trybunał Konstytucyjny też wydał opinię, że nie jest możliwe przekazanie tych środków z OFE bezpośrednio na indywidualne konta. W komentarzu do tych wytycznych czy tych rekomendacji stwierdzono, że na razie to są bardzo ogólne stwierdzenia, które absolutnie nie są uszczegółowiane, dlatego żeby można było je później swobodnie modyfikować, więc będziemy pewnie świadkami jeszcze kilku modyfikacji, bo nie sądzę, żeby Rada Ministrów w tym tygodniu, jeżeli pochyli się nad tym tematem, tutaj wniosła jakiekolwiek zmiany. Wojciech Warski z Business Center Club uważa, że zmiany w OFE spowodują utratę zaufania Polaków do obietnic polityków w kwestii stabilności systemów emerytalnych. Co wydawało się, że zostało osiągnięte przy okazji reformy 1998 roku, to legło po prostu w gruzach i to jest olbrzymi koszt społeczny, jaki za tą całą operację, całe to zamieszanie, które rozpoczęła Platforma Obywatelska, a teraz kończy, wreszcie kończy PiS. To jest cena ogromna i w sensie tej pewnej inżynierii społecznej cena zdecydowanie nadmiarowa. Jest to dewastowanie, cała ta operacja, podkreślam, od początku, którą zaczęła Platforma, do końca, którą kończy PiS, to jest dewastowanie zaufania obywateli do państwa. Przyszłość funduszy z OFE. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. W Poznaniu trwają obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku powstańców wielkopolskich, skąd uczestnicy obchodów przemaszerowali do Fary Poznańskiej. Tam przed 13 rozpoczęła się msza w intencji powstańców. Uroczystości co roku gromadzą Wielkopolan, którzy chcą pielęgnować pamięć o zwycięskim powstaniu z przełomu 1918 i 1919 roku. O zakończeniu walk z sukcesem przesądziły bardzo dobre dowództwo, postawa okolicznej ludności i samych powstańców, powiedział kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Andrzej Szczepanowski. Zwróćmy uwagę, trwała kilka lat już wojna. Żołnierze, weterani mieli dość jakichkolwiek walk. Oni najchętniej by wrócili do swoich domów. A gdy chodziło o walkę o Polskę, o Wielkopolskę, jednak stanęli, walczyli mężnie, no i wywalczyli Polsko i Wielkopolskę. Zakończone zwycięstwem powstanie pochłonęło jednak bardzo wiele ofiar, przypomniał Andrzej Szczepanowski. Armia Wielkopolska wyliczyła w marcu 50 tysięcy żołnierzy, z czego olbrzymie straty, ponad 2 tysiące poległych. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, tuż po zakończeniu I wojny światowej. Polacy wystąpili zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu. Domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie budowała swoją niepodległość. W wyniku walk powstańcy wyzwolili niemal całą Wielkopolskę, która znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. Katowicki oddział IPN już po raz kolejny organizuje konkurs Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Tym razem mają stworzyć prezentację multimedialną o losach wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego, powiedziała Urszula Rukasz z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM i Wielki.
Polski Białej. Ta formuła prezentacji multimedialnej jest oczywiście atrakcyjna dla młodzieży, zarówno tej gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Młodzież lubi takie konkursy, gdzie może wykazać swoje umiejętności przygotowania takiej prezentacji. Tematyka żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Termin dostarczenia prac upływa 10 stycznia. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 14 lutego. W Rosji trwa śledztwo po śmierci 77 osób w wyniku zatrucia alkoholem. W związku ze sprawą zatrzymano dotychczas 23 osoby. Rosyjski Komitet Śledczy poinformował dziś, że Jewgenia Nefedowa, wiceminister odpowiedzialna za użytkowanie gruntów należących do władz lokalnych, została oskarżona o zaniedbanie. Miesiąc przed zatruciem pozyskała dowody potwierdzające, że zatruty alkohol był nielegalnie sprzedawany na państwowej działce. Zdaniem prokuratury wiceminister mogła za pośrednictwem sądu wypowiedzieć umowę wynajmu, ale tego nie zrobiła. Według najnowszych danych w wyniku zatrucia alkoholem w Irkutsku zmarło 77 osób, a 16 wciąż jest w szpitalach. Wszyscy napili się zawierającego silnie trujący metanol alkoholizowanego płynu do kąpieli o nazwie Bojarysznik. Jak ustaliła policja, był on popularnym środkiem zastępczym dla osób uzależnionych, którym nie wystarczało pieniędzy na wódkę. Specjaliści w Grecji ostrzegają przed nadmiernym paleniem w kominach w okresie świątecznym. W ostatnich 3 latach w wielu greckich miastach odnotowuje się wtedy najwyższe stężenie drobnego pyłu w powietrzu. Z Aten Beata Kielfrajna. W 2014 roku w Boże Narodzenie stężenie szkodliwych substancji w Atenach było 8,5 raza większe niż dopuszczalne normy. Kryzys w Grecji spowodował, że mieszkańcy tego kraju, szukając oszczędności, zaczęli masowo rezygnować z ogrzewania mieszkań olejem opałowym, co było wcześniej najbardziej powszechne, i przerzucać się na palenie w kominkach drewnem. To z kolei odbiło się negatywnie na środowisku i na zdrowiu Greków. Jak pokazały pomiary jakości powietrza, najgorsza sytuacja panuje w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kiedy to kominki używane są nie tylko do ogrzewania, ale mają też dopełnić świąteczną atmosferę. Specjaliści w Grecji apelują o ich rozsądne i oszczędne używanie. Podkreślają, że nadmiar drobnego pyłu, który pojawia się wtedy w powietrzu, przedostaje się do płuc i zalegając tam, może doprowadzić do astmy, zatorów czy raka płuc. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na ulicę Mińska wyjechał pierwszy elektrobus białoruskiej produkcji. Miejscowe władze mają nadzieję, że elektrobusy w przyszłości mogą zastąpić trolejbusy, które do jazdy potrzebują utrzymywania trakcji elektrycznej. Więcej na ten temat Mińska Włodzimierz Pac. Białoruski elektrobus może przejechać na akumulatorach do 12 km. Ładowanie akumulatorów na przystankach końcowych zajmuje 5-7 minut. Pojazd może przewozić 153 pasażerów. W przyszłym roku białoruskie zakłady Biełka Munmasz zamierzają wyprodukować 10 takich elektrobusów. W planach jest też produkcja autobusów hybrydowych. Na Białorusi w miejscowości Ostrowiec za 2 lata powinna być uruchomiona elektrownia atomowa. Miejscowe władze spodziewają się nadwyżek taniego prądu i chcą go jak najszerzej wykorzystywać. Obecnie w Mińsku transportem elektrycznym, metrem, tramwajem i trolejbusami przewożonych jest 2/3 pasażerów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Krakowskie pogotowie ratunkowe przekazało Ukrainie karetkę. Ten pojazd trafi do szpitala Straży Granicznej w Lwowie. Był używany przez kilka lat. Służył m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży, jednak nadal jest w idealnym stanie. W Krakowie był już niepotrzebny, a za kilka dni będzie służył ukraińskim ratownikom. Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. To są karetki, które już są wycofane z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, natomiast mogą służyć jako karetki transportowe. Daliśmy 2 podstawowe sprzęty medyczne. To jest defibrylator i respirator. To są generalnie też sprzęty, które u nich są bardzo potrzebne. Jestem dyrektorem Szpitala Straży Granicznej w Lwowie, Andrzej Osiemko. Dla nas w tym czasie, kiedy walczymy z naszym wschodnim sąsiadem, ta karetka będzie dostosowana do celu wywiezienia rannych żołnierzy z pola walki do szpitala. I ona pojedzie tam i też będzie nadawać pomoc porannym żołnierzom. Dziękujemy za tą pomoc, którą wywieźliśmy.
To nie pierwsza pomoc polskich ratowników dla kolegów pracujących na Ukrainie. Rok temu do Iwano-Frankowska została przekazana podobna karetka oraz kilka transportów leków i środków opatrunkowych. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach przelotne opady samego śniegu. Temperatura od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat dziś od 0 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny i silny. Na wybrzeżu bardzo silny, zachodni i północno-zachodni. Wiatr dziś w porywach do 90 km na godzinę. Wysoko w górach porywy wiatru nawet do 110 km na godzinę. A na szczytach Tatr do 130, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tylko do końca roku. Tysiące produktów nawet do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Technologia tak ma. Miałeś czas na odchudzanie? Moja żona stosuje potasiny. Ale to tabletki na wątrobę. I nie odchudzasz. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplementy tylko potasiny na wątrobę i smutne sylwetka. Wyciąca wspiera odchudzanie poprzez wspomnienie rozpadów dźwignów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. No, to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też! Wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Andrzej Kubisiak, World Service. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy mówić o rynku pracy roku 2016. Jeżeli czas pozwoli, to być może też spojrzymy z zainteresowaniem na rok 2017. No wtedy trochę pogdybamy, jaki może być ten rok dla rynku pracy w Polsce. No ale zacznijmy od tego, co już praktycznie za nami. No bo odliczając tych kilka dni, które dzielą nas od nowego roku, to myślę, że spokojnie możemy się pokusić o podsumowanie roku 2016. Pod jakimi hasłami będziemy go szukać za kilkanaście lat? No, hasło przewodnie to przełomowe. To na pewno przełomowy rok dla polskiego rynku pracy, bo takiej sytuacji nie widzieliśmy przez ostatnie 25 lat, więc możemy właściwie przyjąć, że rok 2016 to najlepszy moment na rynku pracy z perspektywy pracowników, odkąd nastała nam III Rzeczpospolita. I patrzymy na to z jednej strony na poziomie rekordowo niskich poziomów bezrobocia, które nam zdeterminowały tak naprawdę obraz tego dzisiejszego rynku pracy, ale to niesie ze sobą również konsekwencje, powiedziałbym, takie makroekonomiczne czy gospodarcze, bo gdy dzisiaj patrzymy na, próbujemy wybiegać trochę też przyszłość, to widzimy, że już dzisiaj wspierającym elementem jest dostępność pracowników na rynku pracy. To może być jeden z głównych czynników, który może być niepokojący w przyszłym roku, bo jeżeli tak lawinowo będzie nam rosła liczba nieobsadzonych miejsc pracy w Polsce, to może być ten element, który będzie nam hamował wzrost gospodarczy. Musimy bardzo na to uważnie patrzeć, bo jak spojrzymy w ciągu roku, bezrobocie spadło nam o 1,4 punkta procentowego do 8,2%, które mamy obecnie. Mamy 1 300 000 osób bezrobotnych i jest jedno z najniższych wskazań w historii. To z drugiej strony mamy 30% wzrost wakatów w polskiej gospodarce. Mamy ponad 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy. W urzędach pracy zalegają oferty, które spadają później już przez wokandy, bo nie ma na nich chętnych. A to od razu zapytam, skoro mamy tak cały czas tak dużo bezrobocia, tego 8% to jednak nie jest wynik, którym możemy się na świecie szczycić. To jednak cały czas jest bardzo wysoki wskaźnik, oczywiście nieporównywalnie niższy niż to, co jeszcze mieliśmy kilka lat temu. A z drugiej strony mówi pan o tym, że setki tysięcy ofert pracy czekają bezskutecznie na chętnych. To z czego wynika ten rozdźwięk? No, powodów jest kilka. No, mamy do czynienia z czymś, co ekonomiści nazywają bezrobociem strukturalnym. I w Polsce ono występuje w dwóch obszarach. Jedna to jest kwestia
geografii, czyli mamy mniej więcej połowę województw w Polsce, w których bezrobocie nadal jest stosunkowo wysokie, bo utrzymuje się dwucyfrowe. Mamy 7 województw, gdzie nadal jest ponad 10% bezrobocie, ale na drugiej szali mamy te 9 województw, gdzie bezrobocie już od wielu miesięcy jest jednocyfrowe i mamy takie województwa jak chociażby Wielkopolska czy Dolny Śląsk, gdzie mamy bezrobocie na poziomie 5-7%. Ale zaraz, to jest kilka województw, które wyrabiają nam te normy, jeżeli chodzi o bezrobocie i rozumiem, że mamy kilka innych, zupełnie innych województw, które z kolei wyrabiają nam te ponad normy, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników. I nie byłoby w tym nic absolutnie dziwnego, gdyby nie fakt, że między tymi województwami nie obserwujemy ruchów migracyjnych. Nie ma, byśmy powiedzieli, transferów. Czyli tam, gdzie mamy nadwyżki osób, które poszukują zatrudnienia, tam z tamtych rejonów nie widzimy osób, które by jechały w te rejony Polski, gdzie są ogromne niedobory. A sytuacja jest o tyle dziwna, że tam, gdzie są te niedobory dzisiaj, przyciągani są pracownicy z zagranicy, którzy chętniej tam przyjeżdżają niż Polacy z innych regionów Polski. No tak, tylko teraz jest jedno drobne ale pytanie. Na ile na przykład ta oferta pracy jest atrakcyjna dla kogoś, kto pracy szuka w innym województwie, bo przecież to nie jest tak, że on wsiądzie w autobus i sobie pojedzie na ósmą do pracy do sąsiedniego województwa i o 16 z tego województwa wróci do siebie do domu, tylko to jest kwestia no, bardzo poważnych decyzji dotyczących na przykład przeprowadzki całej rodziny, albo przynajmniej wynajęcia mieszkania, albo przynajmniej wynajęcia pokoju. Pytanie, czy te oferty są na tyle atrakcyjne, że rzeczywiście na taki krok można się zdecydować? Znaczy, my robiliśmy takie analizy nasze wewnętrzne, bym powiedział, z których wynikało, że dla mieszkańców województwa podkarpackiego, takim granicą, która powodowała, że te osoby rozważałyby w ogóle wyjazd do pracy do innego województwa, to było wynagrodzenie na poziomie 2400 zł, ale netto. No ale przyzna pan, że 2400 zł mimo wszystko to, no, to nie są jakieś gigantyczne zarobki. Nawet jeżeli to są zarobki netto. No to ja powiem tak, to jest mediana w Polsce wynagrodzeń. To jest mediana wynagrodzeń w Polsce, więc pokazuje to tak, ale mówimy o sytuacji, w której ten ktoś musi tak naprawdę przestawić 180 stopni swoje życie. Dlatego właśnie, to bodajże 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, rząd przyjął program wspierania migracji wewnętrznej. Powstały specjalne narzędzie w postaci bonów relokacyjnych, które miały zachęcać osoby bezrobotne do tego, aby wybierały nowe miejsca pracy oddalone od swojego miejsca zamieszkania o więcej niż 90 km odległości. Niestety ten program nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, pomimo tego, że państwo zadeklarowało, że będzie przyznawało bon na zasiedlenie czy umożliwiające dojazdy do pracy w tak dużej odległości od miejsca zamieszkania. No i niestety nie jest to rozwiązanie, które jest masowo wykorzystywane, bo gdy spojrzymy na to, że mamy 1 300 000 osób bezrobotnych, a w pierwszej połowie tego roku, jeżeli dobrze pamiętam, nieco ponad 6 000 osób skorzystało z tego rozwiązania, no to widzimy przepaść. To jest problem, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. No bo to sypie teraz takie też. Podział dominujący nad inne zagadnienia, ponieważ bezrobocie strukturalne ma też drugi wymiar. To jest kwestia tego, że mamy nadpodaż. Ciemno, to chmura, to jasno, problemy, żeby znaleźć pracę i niedobory w tych zawodach, w których brakuje nam pracowników. I rozumiem, że te dwa trendy... Potrzebujemy śniegu. W jakimś miejscu zbiec. Na dodatek kole. No bo jeżeli spojrzymy na to, że dzisiaj na rynku pracy chyba najbardziej brakuje nam pracowników technicznych, kwalifikowanych pracowników technicznych, którzy po ukończeniu szkół zawodowych mają fach w ręku i mogliby wejść na rynek pracy, ale z drugiej strony przez ostatnią dekadę, rok do roku, likwidowaliśmy rocznie średnio 100 szkół zawodowych w Polsce. Przez 10 lat likwidowaliśmy ich 1000. To co w takim razie wyrabia nam bezrobocie? A już tam ci mało tych słodkości. Że mamy jeszcze na trawie wysoki poziom ponad 8%. To trzeba jeszcze też zderzyć z drugą statystyką bezrobocia. Wiem, że troszkę prowadzimy teraz zamieszanie, ale również Unia Europejska, Eurostat bada bezrobocie w troszkę inny sposób niż robi to Główny Urząd Statystyczny, ponieważ jest to liczone trochę od drugiej strony. Liczy się osoby aktywne zawodowo, odejmuje się od osób w wieku produkcyjnym i tam wychodzi tak zwane
Ile to na wernisaża było cudów różnych smaków, kubeczkach, ile... Ile było, o jest. Według Eurostatu i badania BAEL, bo to jest ta sama metodologia... Nie wiadomo co jest. I tych słodkich potem, tak, tych kaczek się najadł tego, co mu się nawet nie chciało. ...na siódmym miejscu z najmniejszą stopą bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Ale 5,7 to jest taki poziom, który zbliża nas do... Nie, jak jest na przykład w Bugie, jak są te... nie Melchiory, tylko nawet na Melchiorach to było w Tarce. Całe morze jedzenia, co z warszawiaków jest jeszcze więcej. I teraz w roku jest coś, a z tego jest 50. Sosików. Na podstawie danych z urzędów pracy. Czy bezrobociem takim, jak liczone jest przez Eurostat, ta różnica wynosi w Polsce mniej więcej około 2,5%. Przyjmuje się, że to jest bezrobocie tak zwane papierowe, czyli wiele osób, które jest zarejestrowanych w urzędach pracy i albo tak realnie rzecz biorąc nie szukają tej pracy i nie chcą jej znaleźć, taki, jak albo to są osoby, które są w szarej strefie i tak naprawdę pracują, tylko że są zarejestrowane, żeby mieć...